Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Odcinek ten jest kontynuacją tematu rozpoczętego w poprzednim odcinku. Wtedy była mowa w dużym stopniu o epoce zwanej Młodszym Driasem, która zakończyła ostatnią epokę lodowcową, no i możliwe, że była wywołana właśnie przez jakieś gwałtowne zjawisko, jak uderzenie bardzo dużego meteorytu. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy właśnie ten temat, ale skupimy się na pomyśle Randala Carlsona który twierdzi, że tak zwane Channel Scabland, a więc unikatowa erozyjna rzeźba terenu, która znajduje się w stanie Washington w Stanach Zjednoczonych, powstała według niego w znacznie krótszym czasie, niż zakłada to nasza mainstreamowa geologia. Według Carlsona, miejsce to zostało w znacznym stopniu uformowane właśnie jakieś kilkanaście tysięcy lat temu. Do ukształtowania terenu w tamtym rejonie mogło właśnie doprowadzić to samo zjawisko. Które wywołało to yy, tak szybkie, gwałtowne ocieplenie klimatu? Na całym kontynencie północnoamerykańskim możemy obserwować różne twory naturalne, których powstanie ciężko jest wytłumaczyć za pomocą procesów zachodzących na świecie za naszych czasów. Jeżeli takie wyśmiewane teorie zostaną w przyszłości zaakceptowane, no tak, jak już, no tak jak miało to już miejsce wielokrotnie, no to zmienią na zawsze nasze rozumienie zarówno historii świata, jak i ludzkości. Randall Carlson uważa, że to, co tutaj widzimy, powstało w ciągu kilku tygodni w efekcie ogromnej powodzi w tym rejonie. To, co tutaj widzicie, to południowo-wschodni Waszyngton, jest to część płaskowyżu Kolumbia. Tak jak wspominałem, według aktualnej oficjalnej teorii, aktualnej, bo kilkadziesiąt lat temu, ta aktualna dziś teoria była jeszcze nieakceptowana i wyśmiewana. No to według tej teorii, która dziś jest akceptowana. To kanały te powstawały w wyniku wielu powodzi, które nawiedzały te tereny przez setki, a nawet tysiące lat w trakcie Pleistocenu. Randall Carlson, tak jak mówiłem, wychodzi z założenia, że jest to efekt być może i kilku powodzi, ale szczególnie jedna miała być gigantyczna i to ona miała największy wpływ na ukształtowanie właśnie tego terenu, który tutaj widzimy. W dolinie tej miała uzbierać ogromna ilość wody i fala powodziowa miała mieć wysokość nawet 240 czy 300 metrów lub więcej. Spójrzcie na tę grafikę, bo może ona zobrazować jak wyglądała nasza planeta w tamtym okresie. Widać tutaj jak wyglądała półkula północna w czasie gdy była pokryta lodowcem. Tutaj widać ciekawy przykład. Z pewnością wiele razy idąc wzdłuż rzeki czy plaży widzieliście jakieś takie powiedzmy, że zmarszki na dnie utworzone w piasku przez wodę. Gdy poziom wody wynosi metr głębokości no to wysokość tych zmarszczek może wynosić kilkanaście centymetrów. To, co tutaj widzimy na płaskowyżu, no to znajduje się jakieś kilka metrów powyżej dziś płynącej tam pobliskiej rzeki. Zmarszki te mają długość ponad 100 metrów i wysokość około 1,5 metra. Mogły one powstać właśnie w efekcie tak dużej powodzi. Innym ciekawym przykładem jest jezioro Misula. Było to prehistoryczne jezioro lodowcowe. Które znajdowało się w zachodniej Montanie. Oficjalnie uważa się, że jezioro miało powstać pod koniec epoki lodowcowej i istniało w okresie od 15 tysięcy do około 13 tysięcy lat temu. Powierzchnia jeziora wynosiła niemal 8 tysięcy km2. I tak dla porównania dopowiem, że nasze województwo opolskie ma niecałe 9,5 tysiąca km kwadratowych. a więc to lodowcowe jezioro miało być niemal tak duże, jak nasze województwo polskie. Jeden z amerykańskich geologów, pan Harlan Bretz, na podstawie rzeźby właśnie tego terenu, który tam, w tamtym miejscu się znajduje, wysunął teorię, według której obszar ten został utworzony przez ekstremalne powodzie, powtarzające się w ciągu 2000 lat. Źródłem tych powodzi miało być właśnie to prehistoryczne jezioro Misula. Przed akceptacją tej teorii uważano, że ten wyjątkowy kształt Obszar ten zawdzięcza procesom erozji, które miały go ukształtować w okresie milionów lat. Jeżeli chodzi o powstanie tego jeziora, to według historyków powstało ono w wyniku zatoru lodowego na jednej z rzek wywołanych właśnie wkurczeniem tam lądolodu. Zator ten miał ponoć osiągnąć wysokość 610 metrów, a wody nagromadzone tam zalały doliny zachodniej montany. Takie okresowe przerwanie zatoru doprowadziło do powstania katastrofalnych powodzi. Które miały według badaczy przetoczyć się przez wschodnią część stanu Waszyngton około 40 razy w ciągu wspomnianych już 2000 lat. Ogromne ilości lesów, osadów i bazaltów zostały przetransportowane przez tą zburzoną wodę. Było to największe jezioro z zaporą lodową, o którego istnieniu wiemy. Teoria pana Harlena Breca została zaakceptowana, ponieważ omawiana część baterenu faktycznie ma cechy. Które świadczą o wielokrotnych powodziach. W dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, skupimy się jednak na badaniach i na tym, co mówi Randall Carlson. Uważa on, że dla studentów historii bardzo ważna powinna być długa perspektywa no i mam tutaj na myśli budowanie historii na podstawie dłuższej perspektywy czasu, a więc no dłuższego jakby okresu czasowego. Sugeruje on, że powinni oni się skupić co najmniej na ostatnich 13 tysiącach lat. Nakłania on do tego studentów, ponieważ zachodziły wtedy na Ziemi intensywne zmiany, mające wpływ zarówno na całą faunę i florę, ale także na ludzi wtedy żyjących. No i to właśnie o tym temacie, a więc o megafaunie, poświęcony będzie kolejny odcinek. Wracając do topnienia lodowców, to proces ten mógł przebiegać stopniowo i płynnie lub poprzez serię gwałtownych procesów. Przez wiele lat uważano, że proces topnienia lodowców Przebiegał raczej spokojnie, drogą ewolucji, no i miał mieć wtedy miejsce powolne cofanie się lodowców. Rzeczywistość jednak mogła być całkowicie inna, a przynajmniej w wielu miejscach świata. Historycy są przekonani, że to ogromne lodowcowe jezioro w efekcie wielokrotnego pękania lodowej tamy ukształtowało ten teren, o którym właśnie zainteresował się Randall Carson. Uważa on jednak, że taka ogromna ilość wody w jeziorze o takiej dużej głębokości wytwarzałaby tak ogromny nacisk, że żadna lodowa ściana by się tego nie utrzymała. No a jeziora lodowcowe z taką lodową tamą, które znamy, nie wytrzymywały znacznie mniejszego ciśnienia, no ale tutaj muszę przyznać, że to jest troszeczkę takie uproszenie tematu z mojej strony. Ogólnie, jak zauważa Carlson, topniejąca wiosną woda na lodowcach, czy woda deszczowa, zbiera się na powierzchni lodu tworząc małe akweny. Jednak nie przekraczają one nigdy metra czy dwóch głębokości. Niekiedy, gdy na powierzchni lodowca czy lodu w jakimś miejscu yy, jakiś jego fragment będzie bardziej wkleśnięty, no to właśnie może się tam uzbierać troszkę więcej wody, wspomniane jakieś dwa metry. Jednak do miesiąca bądź dwóch ta woda znajdzie drogę przez lód, który jak wiemy pracuje i pęka, a do tego jest dosyć powiedzmy, że porowaty, Dzięki czemu ta woda na powierzchni lodu zawsze znajdzie jakieś sobie ujście, a jak nie to stworzy sobie własne i spłynie na sam dół, że tak powiem na spód lodowca. Gdy grubość lądolodu przekroczy kilkadziesiąt metrów, to ciśnienie u podstawy lodowca jest na tyle duże, że sprawia, że lód nabiera właściwości plastycznych i rozpływa się na boki rozprzestrzeniając się. No i właśnie w ten sposób podczas lodowaczeń lądolód skandynawski pokrywał nasz, nasz kraj kilkukrotnie. No ale za każdym razem był to coraz mniejszy zasięg. Na spodzie lodowca płyną bardzo duże ilości roztopionej wody, ponieważ to duże ciśnienie, które tam panuje, sprawia, że temperatura topnienia lodu jest niższa. Te ogromne ilości wody i plastycznego lodu wyrywają z podłoża kamienie, piaski itd. Tak Gdy lądolód zatrzyma się w danym miejscu na dłużej, jego czoło, a więc ten wystający jęzor, utrzymuje swój zasięg przez dłuższy czas. Gromadzają się tam wszystkie przetransportowane kamienie, ziemia czy piasek. Te powstające wały, które tutaj widzicie, nazywane są mureną czołową, mogą mieć nawet i kilkaset metrów wysokości. Ten transportowany materiał i woda jeszcze będąc pod lodowcem, żobą powierzchnię ziemi, tworząc głębokie rynny, mogące liczyć kilkaset, a nawet kilka kilometrów szerokości i kilkadziesiąt kilometrów długości. Wróćmy jednak do USA i tamtejszych dwóch lądolodów. Jeżeli wystąpił tutaj tak ogromny kataklizm, o którym mówi Randall Carson, to skąd wzięły się tak ogromne ilości wody w tym miejscu? Gdyby pod lodowcem był wulkan, jak na przykład na Islandii, no to pod lodem może powstać duży zbiornik wody, który po kilku dniach lub tygodniach również znajdzie sobie ujście i spłynie w, w kierunku czoła lodowca, tworząc lokalną powódź. Ale nie są to takie siły i ilości wody, które mogłyby dokonać tak ogromnych zmian w powierzchni ziemi, a przecież takie tutaj widzimy. Woda oderwała tutaj wszystko, co znajdowało się na powierzchni ziemi, odsłaniając aż bazaltowe podłoże płaskowyżu Kolumbia. Koryto ma szerokość około 1,5 km, dochodząc nawet i do 8 km. Każde jezioro czy rzeka ma tak zwaną zlewnię. Jest to całość obszaru z którego wody spływają do danego punktu a więc w tym przypadku do jeziora lodowcowego. Według Carlsona jezioro to zajmowało 9 zlewni a w normalnych przypadkach gdy patrzymy na dzisiejsze jeziora to powierzchnia zbiornika wody do całej zlewni jest zazwyczaj na poziomie 20-30 do 1 lub nawet i w niektórych przypadkach 50 do 1. A więc inaczej mówiąc jezioro Stanowi tylko maksymalnie kilka procent zlewni, obszaru, który jest jakby tą zlewnią tego właśnie jeziora. A w przypadku tego jeziora lodowcowego, o którym wspominają wszyscy tam naukowcy, że takie jezioro istniało tak ogromne, no to to jezioro stanowiło aż 90% tego całego obszaru zlewni. Gdy założymy, że ta ogromna ilość wody pochodziła z stopniących lodowców, no to wpływa to w ogromnym stopniu na stabilność lodowców i całej tej rzekomej tamy. Topnienie na taką skalę oznaczałoby szybkie cofanie się lodowców, więc wtedy taka tama nie wydaje się zbyt realna. Nie byłaby ona wytrzymała, miałaby wiele punktów słabszych, które pod takim ciśnieniem naporu takiej ilości wody na pewno by nie wytrzymała. Wiemy przecież, że lodowce pękają, mają ogromne szczeliny itd. Nie sądzę, że taka tama mogłaby naprawdę utrzymać taką masę wody. Według Carlsona ta tama musiałaby mieć grubość 1,5 km. No a wtedy długość tego jeziora lodowcowego musiałaby wynosić jakieś niemal 50 kilometrów. Wtedy taki lodowy jęzor musiałby zejść i doskonale uszczelnić dolinę, tak, żeby woda nie znalazła ujścia. Woda powinna się wtedy zacząć podnosić. No i tak jak mówiłem, jeżeli pochodziła ona stopniującego lodowca, no to tak samo ten jęzor również powinien ulegać szybszemu pękaniu, topnieniu czy podbywaniu go przed, y, przez wodę. Jeżeli lodowce topniały na taką skalę, no to był on jeszcze bardziej narażony na ogromne ciśnienie wywierane przez tak ogromne masy wody. Co ciekawe, z badań i dostępnych modeli topniania lodowców wynika, że nie mamy wystarczającej ilości energii ze źródeł ziemskich, aby wywołać tak szybkie roztapianie się grubej pokrywy lodowej. Inaczej mówiąc, bazując na znanych nam lodowcach, taka gruba pokrywa lodu, jaka skuwała Amerykę Północną i Europę, powinna topnieć o wiele tysięcy lat dłużej niż miało to miejsce. Carlson podaje tutaj taki przykład, że nawet gdybyśmy wzięli całą masę lodu i opuścili go na ciepłych wodach Pacyfiku, no to nadal potrzebować on będzie dziesiątek tysięcy lat, żeby się roztopić. A więc znacznie dłużej niż miało to miejsce 15 tysięcy lat temu. W czasach, gdy naukowcy sądzili, że do tego topnienia lodowców dochodziło bardzo powoli, no to sugerowali oni, że mogło to trwać nawet i 50 tysięcy lat. Obliczenia te stworzono na podstawie cofania się górskich lodowców podczas europejskiej małej epoki lodowcowej, która miała miejsce między XVIII a XIX wiekiem. Jak się okazuje, omawiany dziś lodowiec stopniał całkowicie, znacznie szybciej, bo w jakieś 6000 lat. Więc jak jest to możliwe? Według badaczy, w tamtym okresie były co najmniej dwa okresy gwałtownego topnienia, kiedy to bardzo duża część pokrywy lodowej zniknęła. Naskakująco szybko. Taką sytuację bardzo łatwo tłumaczy na przykład uderzenie meteorytu w powierzchnię lodowca. Takie ogromne uderzenie mogłoby tłumaczyć, skąd w tamtej okolicy wzięły się tak nagle ogromne ilości ciekłej wody. Z powodu uderzenia i przekazania ogromnej energii, spora ilość lodu została roztopiona, a część sublimowała w parę wodną. W rzeczywistości nie musiał to być tylko jeden meteoryt, a nawet i seria uderzeń. Być może jakieś meteoryty uderzyły w ocean, no i tutaj też ponownie ogromne ilości wody zamieniłyby się w parę wodną, tworząc bardzo duże opady deszczu, znacznie przyspieszając erozję lądolodu. Niemal wszystkie ludy świata mają w swoich legendach informacje na temat powodzi. Co prawda, mogą to być różne lokalne powodzie, ale spora część z nich być może dotyczy właśnie tych czasów, kiedy to ludzkość miała stawiać pierwsze poważne kroki. Stworzeniu nowego rodzaju społeczeństwa. Później takie przekazy ustne przeobrażały się w mity i legendy. Z czasem takie opowieści mogą mieć dany jeszcze kontekst religijny i otrzymujemy na przykład biblijny potop. Dobrym przykładem jest tutaj katastrofa tunguska. Słyszałem to właśnie od wspomnianego już dziś wielokrotnie Randala Carlsona i według niego po katastrofie tunguskiej okoliczni mieszkańcy, którzy przeżyli to wydarzenie, Nadali mu religijnych konotacji. Byli oni przekonani, no wierzyli w to głęboko, a przynajmniej część z nich wierzyła, że epicentrum eksplozji było przeklętym miejscem. Ponoć jeden z pierwszych przewodników, który zaprowadził tam rosyjskiego naukowca, został po powrocie zabity przez swoich współplemieńców za to, że wszedł do zakazanej przeklętej strefy. Ciekawi mnie, czy według Was te przekazywane ustnie podania mogły przetrwać tak długo aż do naszych czasów. Oczywiście, przekształcone, zniekształcone, itd., itd., ale czy ich jakby pochodzenie jest aż tak odległe? Jeżeli teoria dotycząca uderzenia meteorytów w lądolód jest prawdziwa, no to tutaj nie znajdziemy zapewne żadnego krateru, który mógłby przekonać mainstreamowych naukowców. Jeżeli meteoryt uderzył w lodowiec o grubości setek metrów czy kilku kilometrów, to właśnie lodowiec mógł wtedy przejąć większość energii i osłonić powierzchnię Ziemi. Wszystko oczywiście zależy od siły uderzenia i kątu. Tutaj, na tym planie, który widzicie, Randall pokazuje skąd napływała woda i gdzie było jej ujście. Woda napływała z pobliskiej rzeki, ale także ze wszystkich stron wokół. Cała ta przeogromna ilość wody spływała i nagromadziła się w tej dużej niecce. Woda, która się tam nazbierała, miała bardzo wąskie ujście. Czyli taką wąską szczelinę, którą spływał cały materiał. Muszę tutaj jeszcze dodać, że nie była to tylko sama roztopiona woda. Woda ta niosła ze sobą ogromne ilości piasku, ziemi, jakiejś gliny, czy różnego rodzaju kamieni, a nawet i głazów wielkości naszych samochodów ciężarowych. Takich tam ogromnych głazów w tej okolicy znajduje się sporo. No i pomyślcie sobie. Jaka to musiała być ogromna siła i ilość wody, żeby przerzucić takie ogromne głazy? W 1973 roku geolog Wiktor Bakker przeprowadził badania, podczas których znalazł ślady wysokiej wody na zboczach gór. Tym samym jest to kolejny argument za tym, że faktycznie musiała przejść tam jakaś fala powodziowa. Obliczył on, jaki musiał być tutaj wtedy przepływ wody i wyszło mu że było to około 800 milionów stóp sześciennych na sekundę, co stanowi niemal dwudziestokrotność przepływu wszystkich rzek na Ziemi. Inaczej mówiąc, przepływała tam taka ilość wody na sekundę, jaka aktualnie przepływa wszystkimi rzekami na Ziemi i to pomnożone dwudziestokrotnie. Ciężko aż sobie wyobrazić taką ilość wody, ale cała ta dolina była wypełniona wodą do wysokości około 120 metrów i wypełniała ona tę dolinę aż po widoczny z tego miejsca horyzont. Woda ta, tak jak mówiłem, wypełniona była górami lodowymi, kamieniami, głazami i pędziła na południe, niszcząc po drodze to, co tam właśnie spotkała. Wiemy, że bieguny magnetyczne na naszej planecie przesuwają się i to znacznie szybciej niż oczywiście nasi naukowcy do tej pory zakładali. Zapewne jest to proces regularny, a przynajmniej tak to wygląda. Niektórzy też sugerują, że te największe starożytne budowle były wznoszone zgodnie z kierunkiem geograficznego bieguna północnego. Temat ten poruszę kiedyś w innych odcinkach. Teraz chodzi mi tylko o to, że na Ziemi są po prostu procesy, których nie rozumiemy, oraz takie, których istnienia nawet jeszcze sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Niektóre z nich być może są niszczycielskie w swoich skutkach. Takie cykle mogą być połączone z jakimiś ziemskimi procesami, a być może z aktywnością Słońca którą dopiero od dawna śledzimy dokładniej i dowiadujemy się nowych rzeczy. Innym elementem, który być może ma wpływ na naszą Ziemię, a nawet na cały układ słoneczny, mogą być tzw. kosmiczne pory roku. Tak jak Ziemia krąży wokół Słońca, podobnie i nasz układ słoneczny krąży wokół centrum naszej galaktyki. Wydaje się, że mogą nawiązywać do tego epoki czy cykle, w których istnienia wierzy wielu Hindusów. W cyklu tym pierwszą epoką jest tak tzw. Złoty Wiek, w którym nieśmiertelni bogowie stąpali po ziemi. Ostatnią zaś epoką jest Kali Yuga, czyli wiek ciemności, gdzie następuje degeneracja i upadek ludzkości. Co niektórzy mówią, że wiek Kali oznacza m.in. epokę złości, cierpienia, zagubienia, bólu i błędów. Czasami nazywa się ją wiekiem iluzji, hipokryzji, a także żelaznym wiekiem. W tym okresie postęp duchowy ludzkości jest zatrzymany. Są oni zagubieni i pełni ignorancji, jeżeli chodzi właśnie o kwestie duchowe. No bo rozwój technologii czy wiedzy materialnej teoretycznie ma być niezatrzymywany. To znaczy, no nie musi być zatrzymany. Po tym okresie ciemnych wieków ma nastąpić ponowne odrodzenie cywilizacji i rozpoczęcie się kolejnego złotego wieku. Według Hindusów ciemny wiek rozpoczął się jakieś 5000 lat temu, ale jego długość ma wynosić aż 432 tysiące lat. Jeżeli zsumujemy długość tych czterech epok, o których mówią Hindusi, to daje nam to okres pełnego jednego cyklu, wynoszącego niecałe 4,5 miliona lat. A jeżeli chodzi o rok galaktyczny, czyli okres, jaki potrzebuje nasz Układ Słoneczny na obiegnięcie centrum naszej galaktyki, wynosi dużo, dużo więcej, bo aż 220, a nawet 250 milionów lat. Więc jednak no, te dwa tematy no, nie wyglądają, żeby były razem skorelowane. Ewentualnie może być też yy, oczywiście jakiś błąd, że tak powiem, w obliczeniach, w przekazach. Wspominałem już dzisiaj, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu teorie związane z katastrofami na Ziemi nie były zbyt popularne, jednak w ostatnich dziesięcioleciach nauka otworzyła się trochę na te tematy. Zobaczymy, jak wpłyną na to nowsze odkrycia i nowsze pokolenia, które podchodzą do różnych tematów z otwartą głową. Stopniowo przesuwana jest tutaj granica akceptacji, no ale wciąż ogólnie świat naukowy sceptycznie patrzy na takie duże katastrofy, które miałyby być miejsce. Już za czasów ludzkości na Ziemi. Niestety, te zmiany, które muszą zajść w środowisku naukowym i w ich mentalności, nie są tak łatwe do przeskoczenia, no ponieważ uważam, że zmiany w tych paradygmatach myślowych dotyczących katastrof naturalnych nie są na rękę również z powodów politycznych. Aktualnie większość naukowców sugeruje, że zmiany klimatu w naszych czasach są efektem działalności ludzkiej. Wprowadzane są różnego rodzaju podatki. Powstało wiele firm produkujących różnego rodzaju filtry itd. Jest to ogólnie biznes warty setki miliardów. Jeżeli okazałoby się, że już w czasach istnienia ludzi tysiące lat temu zachodziły mocne zmiany klimatyczne, no to spora część ludzi mogłaby dojść do wniosku, że być może narzucanie dziś na państwa podatki to bardziej próba wyłudzania i pozyskania ogromnych środków finansowych. Niestety, coraz więcej rzeczy wskazuje, że jest to taki tylko szwindel. Jeżeli chodzi o mnie, no to osobiście nie mam nic przeciwko ochronie środowiska, planety itd., Wręcz przeciwnie, chciałbym pozostawić naszym dzieciom i kolejnym pokoleniom planetę w lepszym stanie, niż my ją otrzymaliśmy. Jednak dla mnie nie jest do zaakceptowania to, co się teraz dzieje, ponieważ w dużym stopniu jest to tylko mydlenie ludziom oczu, że dbamy o środowisko, a rzeczywistości tak naprawdę tych najważniejszych rzeczy, których powinniśmy zrobić, no, nie robimy ani nasi politycy, ani przemysł i tak i tak ten odcinek zbliża się już właśnie ku końcowi. Chciałem jeszcze tylko dodać, że żyjemy po prostu na dynamicznej planecie, która w swojej historii wielokrotnie przechodziła przez epoki lodowcowe. Jeżeli odcinek cię zainteresował, a nie subskrybujesz jeszcze kanału, to zachęcam do kliknięcia właśnie w ten przycisk subskrybuj oraz jeżeli masz chęć to w dzwoneczek. Dzięki czemu będziesz informowany, jeżeli w przyszłości wyjdzie mój kolejny odcinek. A jeżeli chodzi o kolejny odcinek, trzeci z tej serii, poświęcony epoce lodowcowej, no to mowa w nim będzie o mega faunie, o tych niektórych zwierzętach, które wtedy wyginęły, o się też teoriach, z tych związanych i tak dalej i tak dalej. Dziękuję za wysłuchanie. Cześć.